Hejka, moi drodzy, jest 31 marca, godzina 7 i ja muszę wam coś pokazać. Popatrzcie na to. To jest nienormalne. Hejka, a więc mamy już jakąś godzinę, czekajcie, 13, dokładnie mamy 13.02. I słuchajcie, ja już wstałam, obudziłam się dzisiaj o 10. Wcześniej, jak widzieliście, jeszcze był śnieg, no dalej jest w sumie, ale już mniejsza ilość, bo jest jednak na plusie, więc ten śnieg się zaraz roztopi. Ale to mnie po prostu dzisiaj tak zdziwiło, serio, aż mnie to zmotywowało do nagrania vloga, bo fajne rozpoczęcie, jakiś taki śnieg w marcu, niaro. No, wiecie, o co chodzi. No i tak swoją drogą to witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, rozpoczynamy vlog. Taki luźny vlog. W sumie mam kilka dalszych rzeczy do powiedzenia. Coś tam sobie porobimy na tym vlogu. Chcieliście takie luźne vlogi z kwarantanny, więc stwierdziłam, że takie zrobię. No i dzisiaj właśnie to, co jest za oknem, zmotywowało mnie do nagrania. Bo dalej to jest, słuchajcie. Spójrzcie na to, ja po prostu jestem tak pod wrażeniem. Bo kiedy, ale chyba mówiłam wam to rano, bo kiedy miałam pełno pomysłów na fajne filmiki w zimę, kiedy można było na luzie wychodzić z domu, było tak fajnie, było świątecznie, to nie, ale teraz kurde, jak już pochowałam prawie wszystkie takie mega zimowe rzeczy, to już naprawdę po prostu jestem załamana tym. No ale i tak od czwartku, właśnie się dowiedziałam, że od czwartku sprawdzimy, który to jest w ogóle. Tak, czwartek to jest drugi. Słuchajcie, od czwartku jest zakaz wychodzenia z domu, tak, taki wiecie, dosłowny. Jeśli chodzi o młodzież. Młodzież nie może wychodzić do sklepów, jeżeli policjant spotka młodzież właśnie, w sensie, no wiecie, no osoby niepełnoletnie same, bez opiekuna właśnie na dworze, które się uczą, to wystawiają mandat. Także od czwartku wchodzi taka ustawa, mam jeszcze 2 dni, ale raczej nie planuję nigdzie wychodzić. I tak cieszę się, że mam ogródek, że jak będzie te 20 stopni, bo w przyszłym tygodniu, czy tam pod koniec tego tygodnia ma być 20 stopni, będę mogła sobie posiedzieć na ogródku. Powiem wam, że naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest dla mnie nie do pojęcia. Takie czasy, po prostu ja nie spodziewałam się, że kiedyś coś takiego będzie. No, ale cóż, a słuchajcie, dzisiaj do mnie przyszła bardzo, bardzo fajna paczuszka, którą sobie zaraz, słuchajcie, otworzymy. W ogóle zamówiła mi ją moja mama, bo ja chciałam sobie ją zamówić i mama mi zrobiła taki prezent i po prostu ja tak mówię mamie, no, że chcę sobie to zamówić i mama takie, no, że fajnie, fajnie, po czym siedzę sobie w domu i w sensie, wiecie, siedziałam sobie w pokoju, mama do mnie przychodzi i mówi, no, nie zamawiaj nic przez weekend, no bo to było akurat przed weekendem, więc nie zdążyłaby przyjść i przyszło dopiero w tym tygodniu i tak ja mówię, no, nie zamawiaj nic, a ja takie, że okej, okay, no, że zamówiła mi to, także jestem mega pod wrażeniem, więc idę po to i sobie zaraz odpakuję. Mamy tutaj, słuchajcie, ring light ringa, ring lighta, no wiecie, to tak LED line, ring, no jakoś tak, po prostu taką lampę pierścieniową, może po prostu powiem po polsku, lampa pierścieniowa, powiem wam, że już od dawna chciałam zamówić. Czekajcie, bo się zmęczyłam. Od dawna już ją chciałam zamówić i w końcu udało mi się i mam ją, mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawować. Zresztą zaraz ogarniemy. Boże, jak się zmęczyłam tymi schodami. Matko boska, ja mam chyba jakiś... To mnie właśnie tak kwarantanna wykończyła. No nie mogę tego otworzyć. Ale się jaram, jejku. Pięknie. Proszę bardzo, mamy statyw. Powiem, że nigdy nie miałam takiego statywu. Kompletnie nawet nie wiem, jak się tam obsługiwać. Dobra, chyba tutaj się robi, tak? Ej, teraz patrzcie, teraz mogę robić trendy z TikToka. I nie wiem, jak to w ogóle ma stać. Wy ty fy. To jest dla mnie zbyt skomplikowane, w sensie serio. Ja potrzebuję zwykłe rzeczy. Tutaj coś jeszcze jest. Ogólnie to trochę czasu minęło. Oglądałam i nagrywałam sobie TikToki, żeby się zainspirować, co można nagrać z tą oto lampą, a teraz słuchajcie, za pół godziny zaczynam hiszpański, muszę jeszcze odrobić zadanie domowe, więc co, lampa teraz sobie będzie stała, muszę znaleźć na nią jakieś stałe miejsce. Nie, wydaje mi się, że będzie sobie tutaj po prostu przy moim łóżku stała. No, także co, widzimy się po moim hiszpańskim, postaram się coś dla was nagrać, jak wygląda taka lekcja online. Moi drodzy, mamy, słuchajcie, tydzień po tym, co ostatnio oglądaliście, czyli jak był śnieg, jak otwierałam lampę. No, minął już tydzień i ja totalnie o tym wspomniałam, że nagrywałam tego vloga. Już stwierdziłam, dobra,
bez sensu, żebym go nagrywała, ale pod ostatnim filmikiem, jaki wstawiłam, stwierdziliście, że chcecie vlogi. Chcecie, żebym robiła takie typowo kwarantannowe vlogi, coś typu vlogmasy. Więc stwierdziłam, że czemu by czegoś takiego nie zrobić, jak coś takiego chcecie, a ja lubię nagrywać vlogi. Więc czemu nie? I wracam do tego vloga, bo wtedy miałam fajny materiał, otwierałam coś fajnego, był też śnieg, także było to dość ciekawe. Dlatego co? Wracam do tego vloga. Tak, żeby wam wyjaśnić, który dzisiaj jest, mamy 7 kwietnia, godzinę 14:28. Wtorek, także minął no ponad tydzień. Jeśli chodzi o plany na dzisiaj i rzeczy, które zrobiłam, no to rano wstałam, zjadłam śniadanie, było pyszne śniadanie, jajka po benedyktyńsku, uwielbiam. Potem zrobiłam sobie zadania domowe, zrobiłam zadanie z hiszpańskiego, bo we wtorki mam o 16:00 e-hiszpański, to jest jedyna lekcja, którą mam po wiecie, przez kamerkę. Tak to wszystko na przykład ze szkoły mam wysyłane po prostu zadania domowe przez dziennik. Także po prostu będę miała hiszpański o godzinie 16:00 dzisiaj. I co? Teraz w sumie od śniadania minęło już trochę, ale nie chcę też jakoś się napychać obiadem, bo obiad chcę zjeść później po hiszpańskim, więc teraz pójdę sobie zjeść przekąskę. Swoją drogą, osoby, które obserwują mnie na Instagramie, tutaj zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli jesteś zainteresowany, często tam się udzielam, jeżeli nie mam na YouTubie, to jestem na Instagramie. I słuchajcie, od ponad już około 2 tygodni chyba. Teraz, dzisiaj chyba akurat wypadnie 2 tygodnie. A mam plan miesiąc, nie jem słodyczy. Tak, robię taki challenge, 30 dni bez słodyczy. A już wytrzymałam właśnie dzisiaj 2 tygodnie. Także jestem z siebie dumna i często się pytacie mnie właśnie na Instagramie, czy też pod filmikami, na przykład jak mnie ciągnie do słodyczy, to co jem? I dzisiaj stwierdziłam, że wam pokażę taką właśnie przekąskę, którą wcinam sobie jak po prostu mam ochotę na słodycze. Oprócz tego mam w ogóle dzisiaj mega dużo wam do powiedzenia, ale to, co chcę wam powiedzieć kolejne, to, że dzisiaj jest 22 stopnie na dworze. Jest tak cieplutko, więc wydaje mi się, że na hiszpański pójdę sobie na taras. No mega ciepło, tak słoneczko. Dobra, ale idę przyszykować to jedzonko, bo w sumie przekąsiłabym sobie to. Biorę telefon. No, może wam jeszcze pokażę, w co jestem ubrana, bo czemu nie? Taki był też zwyczaj vlogmasowy. Dzisiaj w sumie jestem tak luźno ubrana, nie jest to nic nadzwyczajnego, czyli tak jak przez ostatni miesiąc. Mam taki zwykły biały crop top z Sinseya i do tego mam takie spodnie, bo to są spodnie mojej mamy i tutaj już nawet coś odpadło, ale one są z Pull & Beera. No, także tak to się prezentuje, a ja teraz idę po... Wstawiłam jeszcze ogólnie zmywarkę, bo przyszło to na pewno nowych naczyń, bo wiecie, naczynia jak się dużo pierze z zmywarce, to one potem się robią takie brzydkie. I zamówiliśmy po prostu nowe szklanki i nowe talerze. A swoją drogą, wy nie wiecie, ale moi drodzy, remontuje nam się taras. Ja mam ogólnie dom zielony i słuchajcie, teraz będzie biały i będzie tak klimatycznie. Jezu, jak już jest wszystko pomalowane, to wygląda tak ślicznie. Naprawdę już się nie mogę doczekać, będzie tak przytulnie. Dobra, bierzecie jabłko, oczywiście trzeba umyć je, więc stawiam was tutaj i trzeba umyć ładnie jabłuszko. Pamiętajcie, mycie owoców to ważna sprawa. Nie ma papieru? Nie ma, super. Bądź takie coś, taką siateczkę do jabłek. Nie mam pojęcia, jak to się profesjonalnie nazywa. Możecie napisać w komentarzach. No i po prostu kroicie sobie jabłuszko na małe kawałki. I co? I teraz sobie tutaj dajemy masło orzechowe. Ale słuchajcie, bo najważniejsze jest to, żeby to było naturalne masło po prostu orzechowe. I to jest, słuchajcie, takie krem orzechowy, crunchy, białko dla aktywnych. No, także takie po prostu masło orzechowe z białkiem. Nie wygląda jakoś super apetycznie, ale muszę naprawdę powiedzieć wam, że jest przepyszne. Także idę przemać, potem mam hiszpański. No i co, widzimy się później. Hejka moi drodzy, dogrywam ten fragment podczas montażu, bo zauważyłam, że nie wiem, coś mi ucięło i nie nagrało się po prostu. I słuchajcie, sobie będę robiła teraz jakby taką maseczkę na włosy, zrobioną z galaretki. Widziałam to po prostu mega często ostatnio teraz przez tą kwarantannę. Mega dużo osób to robi i właśnie to podobno ma zrobić taki jakby botoks na włosy, to jest taka karatyna. Profesjonalnie to się nazywa galaretowanie i polega to na tym, że musimy zagotować wodę, dodać 2 łyżeczki galaretki i 2 łyżki galaretki i 4 łyżki wrzątku, do tego dodać odżywkę i 1 ml czy tam 2 ml oleju.
No i to podobno ma zadziałać odżywczo na nasze włosy. Ja już jestem po zrobieniu tego, ale no, także zobaczcie, zobaczcie co z tego wyszło. No, także oglądajcie, ja tylko dogrywam to, bo niestety nie wyszło. Także zapraszam do oglądania. Dobra, więc ta dziwna substancja, o tej mogę nawet się posłużyć lampą. Ta dziwna substancja jest już zrobiona i powiem wam, że nie wiem, czy to tak miało wyglądać. Ono się troszkę zgrudowało, ale to wydaje mi się, że nie szkodzi. Przecież jak to się wymiesza z maseczką i tym olejem, to będzie jedno i to samo. I słuchajcie, ja już dodam do tego tą oliwkę. O, proszę bardzo, dodam oliwkę, ale na maseczkę poczekamy. O, proszę bardzo. To był tylko 1 ml, więc nie ma co się do tego spodziewać. I pomieszam sobie to ładnie. I do tego potem dodam jeszcze maseczkę, czy tam po prostu odżywkę. Także idę umyć na razie włosy samym szamponem. Powiem wam, że tego nie robiłam. I co? I przyjdę do was i będziemy to chyba tutaj nakładać. Dobra, nałóżmy to tutaj. Co tam? Najwyżej będę sprzątać cały pokój. Ale najpierw idę umyć głowę. No, także zaraz wracam. Okej, a więc moi drodzy, wróciłam. Rozkładam sobie ręcznik, bo chyba wiem jak to się skończy. Jest trochę mokre, ale nie szkodzi. Okej, mieszam to z maseczką. To nie będzie, wydaje mi się, jakaś taka super jednolita konsystencja, bo jednak galaretka i tutaj jest też troszeczkę oleju, no to no na pewno nie będzie jednolita substancja, ale wydaje mi się, że tak, jest naprawdę spoko. Pokażę wam, tak? Ciach! No i co, teraz będę nagrywać TikToka, jak to nakładam na twarz, w sensie na twarz, Boże, na głowę. Ale najpierw oczywiście nagram, że mam już mokre włosy, bo tutaj zrobiłam takie ładne przejście. Dobra, biorę troszeczkę tego, jedną połowę włosów i wcieram. Dobra, nie jest tak źle. Dobrze, że wzięłam jednak ten ręcznik, bo byłoby gorzej. Wcieram, wcieram. Okej, muszę wysmarować tym wszystkie włosy, tylko nie czubek głowy, ale to chyba wiadomo. Po prostu nakłada się to tak jak odżywka. Okej, tak teraz wyglądam w tym czepku i tak zostawiamy, słuchajcie, na 15-20 minut. Ale ja jeszcze sobie założę. Okej, a więc poszłam do was około godziny 18:20. Mamy godzinę 18:40 na dworze. Po prostu jest tak jasno, że to hit. Tak tęskniłam za tym, jeszcze wiecie, przedstawienie. Jaka golden hour. Przedstawienie czasu również dało to, że później idziemy, później mamy dłużej i po prostu jasno. I słuchajcie, ja teraz przyszłam do łazienki, bo będę zmywać to, co mam na głowie. Mam nadzieję, że nie będzie się tego ciężko zmywać, bo to będzie problem. Postawię was, myślę, tutaj, żeby nas nie ochlapać przypadkiem. A więc ja już to zmyłam i musicie stwierdzić sami, czy jest jakaś różnica. Wydaje mi się, że one jakoś się jednak różnią, że są, wiecie, takie bardziej lejące się. O. I że są takie bardziej gładkie i się zdecydowanie bardziej błyszczą, bo już je miałam takie praktycznie matowe, a teraz się ładnie błyszczą. Także wydaje mi się, że opcja spoko. Zobaczymy, ile to się w ogóle będzie trzymać, że one są takie gładkie. Wydaje mi się, że jedno umycie i... no nie, ale na razie szczerze mówiąc są ładne i na co dzień raczej bym tego nie robiła, bo no jakoś szkoda mi na to czasu, trochę dużo czasu to mi zabrało, ale wydaje mi się, że przed jakąś imprezką czy coś w tym stylu, żeby te włosy były ładne, takie właśnie lejące, to jak najbardziej można sobie coś takiego zrobić, ale wydaje mi się, że już lepiej zapłacić troszeczkę, chociaż jest to też bardzo tanie wyjście, nie? Tanie rozwiązanie, co prawda też krótkotrwałe i nie za bardzo skuteczne, ale zdecydowanie tanie. Jeżeli ktoś chce, to może sobie to zdecydowanie przetestować. Chyba wolałabym po prostu zapłacić trochę więcej i zrobić sobie normalną keratynę. No ale dobra, słuchajcie, ja już dzisiaj się chyba z wami żegnam, wątpię, że coś ciekawego się jeszcze wydarzy. Po prostu będę oglądać American Express, może sobie pogram w GTA i w sumie to tyle. Także co, widzimy się jutro bądź za kilka dni, po prostu jak będę miała wam coś ciekawego do powiedzenia. Oprócz tego muszę zmontować trochę tego vloga, bo już nie mam pamięci na karcie. Mam mega dużo materiału i ostatnio nie robiłam tam w ogóle porządku, więc mam mega dużo jakichś klipów, które już dawno filmiki są wrzucone i zmontowane, więc muszę to po prostu pousuwać albo w sumie zainwestować w nową kartę.
SD, no przydałoby się, szczerze mówiąc. Dobra, ale słuchajcie, ja teraz się z wami żegnam i lecę. Cześć wszystkim, słuchajcie, ja się tutaj teraz was trochę nie odzywałam, ale mamy, słuchajcie, niedzielę, czyli święta i chciałam wam życzyć wszystkiego najlepszego, tam wesołego jajka. Ja naprawdę nie wiem, co się składa i jakie życzenia się składa na takie święta, ale chciałam po prostu życzyć wesołych świąt. Spędźcie ten czas z rodziną, co prawda teraz mamy utrudnienie z racji, że na przykład nasi dziadkowie nie mogą do nas przyjechać. Chyba że mieszkacie na przykład z nimi, no to wesołych świąt dla nich również. Ale mamy trochę utrudnione zadanie, nie każdy może się spotkać ze swoją rodziną. Ja na przykład spędzam dzisiaj w bardzo, bardzo małym gronie, z racji, że jest tylko moja mama, mój tata, mój brat, ja, no i dziewczyna mojego brata. Także naprawdę malutkie, malutkie grono. No ale co, nawet w takim fajnie czas spędzić właśnie z rodziną, także spędźcie ten czas z rodziną. No i co? Wesołych świąt! A ja zmykam do rodziny, bo idziemy jeść śniadanie wielkanocne. No, także see you later. A więc moi drodzy, słuchajcie, niedziela się już kończy, a ja chcę jutro wstawić ten filmik, czyli w poniedziałek, czyli teraz, kiedy to oglądacie. Dlatego wydaje mi się, że już najlepszy czas skończyć tego vloga. Powiem wam, że nagrywałam go chyba jakieś 2 tygodnie, w czym materiału mam mega mało, bo nagrywałam tutaj troszeczkę, staram się jakby uchwycić jak takie, wiecie, jak najciekawsze rzeczy. Co prawda tych rzeczy mogło być troszkę więcej. Także jeżeli będziecie chcieli drugi taki odcinek z kwarantanny, to dajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że teraz fajnie się ogląda takie rzeczy, bo widać, że nie tylko my się nudzimy w domach, tylko wy też się nudzicie i my też się nudzimy, także dajcie znać, czy chcecie kolejny taki vlog. Pamiętajcie, żeby ogólnie subskrybować kanał, żeby moja rodzinka się, nasza rodzinka się cały czas powiększała, żeby was było coraz więcej. No i co? Ja się już z wami żegnam, także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!